Wait. Kurde, ale mnie robi, gościu. Niedobrze. Why you bully me? Oh. Hello. Jason. Elo, elo! Dzisiaj gramy w piątek 13 i jesteśmy Jasonem. Znów niespodziewanie, znów nie myślałem, że nim będę, a jednak jestem. Także dobra, bierzemy oczywiście nasze przepyszne sztyleciki na naszych ocalałych i pójdziemy ich szukać. Czy nam się uda? Czy zdobędziemy dużo różnych kili, czy też nie? Oczywiście to na spokojnie, wszystko się obada. Dobra, także zaczynajmy sobie od telefonu. Na początek telefon. Telefon jest tutaj, także tutaj sobie ustawmy pułapeczkę serdeczną. Weźmy sobie sztylecik. I już wiem, że są ocalali w środku, ponieważ mam podświetlone na czerwono. Ale widzę, że tutaj już pozamykane wszystko. No dobra. Także sobie spróbujmy tym kilofem to rozwalić. Nadal są, nadal są. Zaraz tam wejdę do środka. Już się nie bójcie, albo się bójcie, kto jak chce. Bardziej ja bym się bał na ich miejscu. Gdzie on jest? Spierdzielił mi? Dobra, czemu nie? Możemy się przeteleportować do auta i sobie zostawmy pułapki. Bo to jest przydatna rzecz. Myk, pułapeczka. Tutaj druga. Tylko poczekam sobie, aż się trójka zmotywuje, się załaduje i za chwilę będzie troszeczkę lepiej, będziemy mogli śmigać trochę szybciej. Dobra, niech się tylko wszystko na spokojnie naładuje. Ja bym się jeszcze przeteleportował tutaj do łodzi. Obczaiłbym sobie łódź, która nie wiem, znajduje się tutaj. I tutaj też bym sobie dał pułapkę. Mogę pułapkę w ogóle tutaj dać, czy nie? A nie mogę. Okej. Okay. Ale tutaj jak najbardziej. Dobra, gdzieś w tym domku są. Nie spodziewają się, że do nich się zakradam. Zaraz tutaj będzie niezła rozwałka. Dobra, trójka już jest. No to czas na rozwałkę. Rozwalamy drzwi. Szkoda, że te drzwi tak długo się rozwala. To jest najgorsza rzecz. Dobra, szukamy. Szukamy w takim razie ocalałych. O! I find you. A nie macie tutaj w szafce. No kurde, niedobrze. I jumped out of the window, you. Fuck you. Hmm. Gdzie w takim razie bym mógł się teleportnąć? Może tutaj? Okej. Okay. Tutaj też jest podświetlone. No muszę to zrobić tak, wiecie, raz tu, raz tu. I see you. Dalej, wyjdź! Open the door! A cicho jacyś, niekiedy są tacy, że wiecie, gadają, gadają, a niektórzy są, że cichutko, nie? O nie! Dobra. I mamy cię! Pierwszy wyeliminowany, trochę czasu musiałem spędzić, żeby zdobyć tego pierwszego killa, ale... Na szczęście wszystko już poszło zgodnie z planem. Sprawdźmy tutaj przy telefonie, czy czasem nie kombinują.
Pułapka jest. W razie czego można tutaj dać drugą, czemu nie? Na razie jeden z głowy. Tomiego jeszcze nie wezwali, także spoko. Dobra, chodźmy za to do wody, popływać trochę. Zobaczymy, co się dzieje po drugiej stronie mapy. Bo tutaj dużo tych kółek lata, pokazuje się, także tutaj gdzieś będą musieli być. Okej. Tam najwidoczniej nie mogę wyjść, bo mnie blokuje. No to chodźmy w takim razie w taki oto sposób. Open the door! No, break the windows, man, break the windows. Hi, friend. Okay. Damn it, just die! Ooh. Do you know what your gift is? No matter what they do. Dobra. Pogrywasz sobie w taki oto sposób? Was jest dwóch, widzę, także tutaj będzie współpraca. Okej. Myk! Papa. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Hello, hello. Nie! You missed. O ty, kurde, ale się skupiam na nich, że nie wiem niekiedy co powiedzieć do nich. Why are you running? You can never die. Nice try. Wait. Kurde, ale mnie robi, gościu. Niedobrze. Why you bully me? Cause I won. Okay. Not today. Noob kill anime. Dobra, powstrzymany. Czas na kolejnego. Lecimy sobie zatem do tego gracza, który już czeka. O! Hello! Hello! I myk po nim! Fajnie, fajnie poszło. Dobra, kolejny wyeliminowany. Tak się skupiam na tych graczach, że tak mało komentuję. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to dalej będzie. Widzę, że tylko jeden został, bardzo możliwe. No i to jest najgorsze. Jeden, ale gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie ja mu szukać teraz? Trzeba mu się wybrać gdzieś tutaj, w te kierunki. Może tutaj się przeteleportujmy. Tutaj widzę, że też nic, słabiutko trochę. Policja nie jest wezwana. O, ktoś wpadł w pułapkę. Pokaż mi na mapie, gdzie? Która pułapka? Kurde. Nie mogę się teraz i tak nigdzie przeteleportować, także tak nie mogę nic zrobić. Nie, może to jest ta pułapka, chociaż w sumie... W sumie nie, jednak ta nie. Tych pułapek jest dużo, ale... Która tak naprawdę była, to nie powiem. No nie powiem, bo nie wiem. Niech się tylko mapka załaduje. I znowu się teleportujemy, bo widzę, że tutaj taki ślepy zaułek, zbytnio tutaj tak nie mogę nic zrobić. Także tutaj czasem? Jednak nie. Okej. No to zbadajmy może ten domek. Może gdzieś się chowa pod łóżkiem albo coś takiego. No bo nigdzie nie widzę. Ewentualnie jeszcze będę mógł się przeteleportować
w jednym kierunku, który kojarzę. Weźmy sobie może tą pułapkę tutaj dajmy. Może akurat tutaj przyjdzie z powrotem, kto wie. I jeszcze tutaj wiem, że była pułapka. Tutaj też nic. O, jest, coś jest pokazane. Może gdzieś tutaj jest. Oh yeah. Trochę się teleportujmy gdzieś tutaj. Tutaj sobie wyłączmy w razie czego światło elegancko. Jest w środku. Jest w środku. Ale czy wyjdzie, czy tak niezbyt? Nadal jest, okej. Czy lecików w sumie nie muszę brać, bo mam 3, także tym za bardzo nie muszę się przejmować. Hello? Jest tam nadal, no nie chcę wyjść z tego domku. It's me, Jason. O! Gdzie? A to ona ustawiła pułapkę? Co? Pewnie ona ustawiła pułapkę, myślałem, że wleciała w trapa. Tak mi się wydaje, wiecie? Lubisz tutaj przebywać, tak? Nie problem. Rozbijmy wszystkie okna. I w sumie już mam tego rage'a całego. Także spoko według mnie. Gdzie uciekasz? Why are you running? Dobra, no to ścigamy cię. No co za gościu! Wbijamy do chaty normalnie, teraz mamy rage'a, także wbijamy. Okej, widzę cię. Zaraz zrobimy taki patencik, poczekajcie, zaraz wam pokażę o co chodzi. Poczekajcie, niech się trójka załaduje. Ona się nie spodziewa tego. Okej. Ale sztylecik miała, także spodziewałem się, że może mieć ten sztylecik. Dobra, ucieka dalej, będzie czasem mogła grać na czas, wiecie? Tam 20 minut rozgrywki, czasem może grać w taki oto sposób. Gdzie tam idziesz? Okej. I ścigamy cię! Do ogniska? Nie. W sumie tutaj zbytnio nie ma ogniska, ale... Ach, gdyby nie unik. Dobra, my tu się nie boimy, możemy wejść normalnie już. Co do? Hehe. No nie, dwa sztyleciki? Not nice, Dobra, wyjdźmy sobie po prostu na zewnątrz. Ale ciśnie! Patrzcie co robi. Dobra, już chyba nie masz. No nie! Seriously? No bez jaj. Trzy? Aż trzy miała? Gdzie jesteś? O, nic z tego. Już jestem taki rozcieczony, że już będzie po tobie zaraz. Będzie mnie tak jechać, tak? Dobra, weźmy ten sztylecik.
Okej. Gdzie ona biegnie? Gdzieś w tym kierunku. Dobra, gdzieś tutaj się teleportujmy. Jest do góry, jest do góry. Zamyka gdzieś drzwi. Ale nie spodziewała się, że ja tutaj jestem i myk! Game over. Proszę bardzo. Jaki wynik tym razem? 6 na 7. Co się stało z jednym? Ocalałem. Prawdopodobne jest to, że mógł czasem wyjść. To jest bardzo realne. Ale meczyk bardzo pozytywny. Udało się pokonać. Początek był ciężki, ponieważ zanim to się pierwszego ocalałego pokona, to najpierw trzeba no przejść przez tą potęgę, kiedy cię oni biją. Kiedy oni ciebie szczylecikami tak ładują. A wtedy to już jest elegancko. Także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, na razie, cześć.